Witamy się ponownie i z tej strony ten Filipowski. Dzisiaj testujemy sobie, jak po tytule widzieliście, różne przeróżne mity. Ile w takie praktycznie. Zapewne wszyscy znają koło walentynkowe. Niestety nie kupimy koła walentynkowego, bo na razie umówmy się tak. Będzie 200 subskrypcji, otworzę to koło i postaram się zdobyć wszystkie postacie, które w nim są. Ale na razie otwieramy sobie to. Zwykła lub lepsza skórka. Jak nam wypadnie epicki lub legenda, to uda nam się każdy tryk. No to klikam. Zobaczmy, co nam wypadnie. Ja narazuję, jak trafi nam się legenda albo epicki, nie wypadnie. Nie będzie udawała nam się każda tam. Tak sobie zakręciłem na początek. I dobrze, no i możemy teraz zagrać. Jaka pierwsza mapka wypadnie? To właśnie tą, jaka pierwsza mapa wypadnie, to postaram się pokazać wszystkie dostępne na niej triki. O, tyle fale. Tutaj jest nam bardzo fajny jeden triczek. Może wielu z nas go zna. Kurde, ona tamtą wyspę da się dojść. Na tamtą wyspę da się dojść, jak widzieliście. Drugi raz tego nie będę. Kurde! 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 No, przegram to. Jak nic, to przegram. Ale dobra. Tyle mapka, tyle fala jest już odkaczona. No i lecimy sobie dalej. Pierwsza mapka jest już odkaczona. A w ogóle jakbyście chcieli, żebym raz kupił na przykład taką drugą ofertę, jak mega oferta ta, no to kiedyś może kupię. Ale tak, jak będzie już 300 subskrypcji, to już tam na dalszy ciąg. No ale chcę, aby wbić jak będzie 200 subskrypcji, to już mówiłem, że kręcę tym kołem. No i szykuję jakąś inną mapkę. Niedługo pojawi wam się, pewnie niedługo wam się pojawi trailer, a taki hejt jest na tym, że... Kurde, nie działa. Muszę skoczyć. Tutaj mamy takiego jednego haka. Kurde, nie wychodzi. I ostatnio to spróbujemy. Kurde, nie wychodzi. Że na tym grzybie się da wyskoczyć. Kurde, za nisko. No trudno, teraz tego trika nie zrobimy. Teraz tego trika nie zrobimy, ale zrobimy ten trik. Jak nam wypadnie jakaś mapka Icy Heist. Kilka razy trenowałem to, no i mi wyszło. A już widzimy się przy kolejnej mapie. Następną mapką właśnie jest to. I jak uniknąć mury? Żeby mu to uniknąć, trzeba wskoczyć tutaj na barierkę. Na barierkę i zeskoczyć z tej barierki. Już prezentuję. Kurde. Czasem to nie wychodzi. Na tym jest kulami billboarda, czy do, jak to, jakoś tak to się nazywa, też wychodzi ten trik. To są jakby trik na dwie mapy.
Ale dobrze. Kolejna. Odkoczyliśmy już to. Tyle fale. Tę nową mapkę Super Bomb Scarp. I co jeszcze? Rush Hour nam został Bombardment. Rush Hour nam został Bombardment. Albo wiecie co? Zrobimy po prostu inaczej. Pokażę wam każdy trik, tylko że na mapce niestandardowej. Na pierwszą wybrałem Icy Head, aby powtórzyć niektóre triki, których no nie udało nam się zrobić. Ale teraz mamy dużo swobody, bo jesteśmy na całej mapie wyłącznie sami. To trzeba odpowiednio. Kurde, no. Jakoś to szło. Może smokiem się tego nie da zrobić. Ale da się wyskoczyć na tym grzybie. Kolejna. I tym razem tamte wszystkie były lifehacki, a teraz ciekawostka. Co się stanie, jeśli uderzymy butem w przód? Tak, to się stanie. Ale ten buta nie używamy tutaj, tylko tutaj. Widzicie, przeszliśmy całe to na zamach. A jak to przejść? Skaczemy. Tylko nie podwójna spacja. Spokojnie. Ok. I teraz jak szybko dojść do mety jako pierwszy? No właśnie tak. Nie będziemy jednak wszystkich mapek przychodzi, bo na wszystkich mapkach nie ma za dużo trików. To jest jedna mapa, w której są dużo trików. I te triki mogę zadeklarować. Na ten wulkan da się wskoczyć. No tak, pewnie wszyscy... Jak się tam dobrze wejdzie, ale nie, niektórzy youtuberzy robią tak, że po prostu próbują z tego stopnia właśnie na to wskoczyć. Nie tak to się robi. O, tak się robi. Wchodzi się tutaj. Wielu robi tak, że na przykład wskakują tam od normalnie, ale w lepszy sposób tutaj się wchodzi. I można tam doskoczyć. Można doskoczyć. Za bardzo to nie wiem jak, ale wiem, że istnieje taki sposób. Istnieje jeszcze jeden sposób. Istnieją trzy sposoby. Wejście normalne ze skoku. Wejście po linie, które nie wychodzi. Wejście po tym. Wejście tak, po tym wejście. Odpadam. Ponownie wam pokażę jak to się nazywa? Lava Rush. I pokażę wam wszystkie teraz jak tutaj dojść. Teraz znowu wam spróbuję pokazać, ile wyjdzie. Możliwe, że no może wyjść, czasem wychodzi, czasem nie. Drugi sposób to jest właśnie taki. Przedostanie się na wulkan. Wchodzi się na te słupki. Kurde. Jeszcze jeden sposób jest. Iścia dookoła wulkana lub iścia poza wulkan. Tam, dopóki się nie kończy świat, można iść cały czas. No i z takich mapek to... Kurde, z takich mapek to praktycznie koniec. Z map takich... taki zwykły. Za minutę sobie przejdziemy do map eliminujących. No tam się nie da przejść. Ale zaraz jak będę kumać, to wam coś pokażę. Co wam chcę pokazać? A właśnie pewną rzecz, bo tam przy tych słupkach, co one się kręcą, można na nie wskoczyć. I tak uniknąć ataku. I teraz przechodzimy do map eliminujących. Kilka trików.
w mapach eliminujących. Teraz weźmiemy sobie na przykład 8 albo 9 i weźmiemy sobie 3 mapy. Pierwsza Honey Drop. Druga. Na Bombermecie nie ma tak dużo trików. Super Slide. I trzecia dokładnie. Nie nasz Hauer. Blok Dash. To są trzy mapy eliminujące. I gramy. Jak się załaduje, to już przyjdę. Na pierwsze wybramy Honey Drop, bo to jedna popularna mapka. I mit jest w niej taki, że można wskoczyć po tych drzewach. Na to drzewo można wskoczyć. Tego triku dokładnie uważać. Trzeba uważać. Tego triku dokładnie nie znam, wskoczeniem na drzewo, ale wiem jedno. Da się to zrobić. Chyba, że twórcy gry. Bo teraz w ogóle są nowi twórcy. Nie Kitka Games, tylko Skopli. Czy jakoś tak ta się firma nazywa? Mogła ten błąd właśnie usunąć. Ale na Super Slide błąd nigdy nie zostanie usunięty. Kurde. Pierwszy trik, jaki można zrobić. Czyli rozpędzić się na lewo, na prawo i na lewo. Kurde. Można iść bokiem, a jak to przejść szybko tutaj i podwójną spację? Właśnie tak. Tam do góry się da naskoczyć, a jak tutaj pójść, żeby wszystko gładko szło? Kurde! Tak! O, właśnie tak. No błagam. Przejdę, przejdę. No ta wiatraczek musiałam jeszcze dogonić. Okej, okay, ale przeszłem. Okej, okay. Przeszli. No i wchodzimy do drugiej rundy. I według życzenia mamy blok Dash. Jakie to są triki? Pierwszy z nich. Nie dotykaj. Kurde no. I dobrze. I teraz będziemy mieć blok dash. Można tutaj zrobić kilka dużo nawet niespodziewanych trików. Gram przede wszystkim z botami. A więc czy te triki się tak udadzą, nie wiem. Ale wiem, że jak się stanie tutaj. Dobra. Jak się stanie tutaj. Kurde, nie działa to? No zaraz nie mówię. O, tutaj jest taki fajny trik. Można wskoczyć tu i tu i tam postać sobie chwilę. Ja spróbuję. Kurde, tu się da. Kurde, dało się tam. No i znowu. Co? No i znowu nam się wylosuje blok dash. Ten trik już usunięto. Pamiętam, że kiedyś on wychodził. Jak było różowe koło, ten trik wychodził. W ogóle pytali w ogóle ten. Pokażę wam jak wygląda emotka pięść. Tak wygląda emotka pięść, jak się ją użyje. Wielu już wie, że po sezonie już wszystko. Tak wygląda. I jeszcze jak na bocie się użyje, to rewelacyjnie wygląda. Jaki trik? Zaraz wam wytłumaczę. Jaki trik? Nie, 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 nie. Tak, tak. Kurde. I teraz już sobie będziemy niedługo będziemy kończyć odcinek, a więc postanowiłem wybrać trzy ostatnie rundy. Block Dash, Bombardment i Board Bash. Na nie wszystkich są jakieś triki.
Nawet weszło, chociaż nie, jest jak jeden trik, który wychodzi z postacią jedną. A tu też są triki, że na przykład, o, można na przykład, jak są takie coś, czy coś pada w ścianę, można nie, po prostu, no, wejść. I tu jest jeden trik, że przez... Kurde, nie działa. Jedną mapkę dodałem. To miało być na finale, a na półfinale bombardment na tym. Na, jak był bloger jeszcze, przegrałem, a więc wróciłem trochę i dodałem jedną mapkę. Da się podobno na ten hydrant nastąpić. Ale podobno też jak będzie się tu stało przez całą grę, biedunki nie będą atakować. I to jest już mit. Na wszystkie mity, które istnieją. Ale ten mit jest potwierdzony. Jeśli będziecie chcieli odcinek pogrąców mitów, to wbijcie 150 subskrypcji, to już chyba będzie za... Mam 103 subskrypcje i będzie odcinek pogrąców mitów. A na razie jest wszystkie... Będziecie widzieć po tytule. Coś tu bomby strzela. Od bombach można się odbijać. Słyszałem. Bardzo fajny micior, że pod bombach można się odbijać. A! No bo chyba można pod bombach się odbijać. Akurat na bombardment się nie zaproponowałem tego. Znaczy jakby na bombardmencie nie pokazałem tego, jak to wygląda. Dlaczego reszty map nie pokazałem? Bo reszta map będzie na pogromców mitów, a nie lifehacków. Ale tu jest taki lifehack, że będzie można cały czas wygrać. Jak wygrać właśnie tę grę? Kurde, nie... Dobra, i tak chyba usunęli ten mit. Ale sobie zagramy ostatnią mapkę i sobie zakończymy odcinek. No. Albo już damy sobie spokój z tym, bo to długo się będzie ładowało. No i co? Subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Piszcie komentarze, którego specjalnego chcielibyście mieć i na razie.